piątek 31 stycznia do Osiedlowego Domu Kultury Bajka na osiedlu Wichrowe Wzgórze zawitała grupa teatralna o nazwie Hop z Kanapy. Mogliśmy zobaczyć przedstawienie zatytułowane Biuro Matrymonialne. Jak mogę pani pomóc? Patrzę! Ja szukam męża. Ty myślisz, po co ja tutaj przyszłam? Jesteśmy z klubu Korona, z osiedla Śmiałego i występujemy już czwarty sezon tutaj i tak mamy przyjemność występowania i dobrze się czujemy, odgrywamy różne postacie od najmłodszych dziewcząt po panie starsze, więc jest nam tutaj miło i takie towarzystwo mamy przyjemne i miłe. A dlatego Hop z Kanapy, że my seniorzy bardzo lubimy siedzieć na kanapie, jeszcze w towarzystwie pilota, to już jest super. A tak to trzeba się zerwać z tej kanapy, zejść i iść na próbę, iść zagrać, coś gdzieś trzeba jechać załatwić, coś kupić, coś po prostu udoskonalić w naszym teatrze, to jest ciągły ruch. I wiadomo, w jaki sposób to się pomaga. Tak, tak. Chodziło mi o pani preferencję. Może zaczniemy tak. W jakim wieku szuka pani męża? Tak, żeby był. W moim wieku, tak po 30. My szukamy mężów. To znaczy przekrój wieku jest różny, od 20 lat do 30, a nawet 40. I w końcu nie mamy tych mężów. Musimy dalej szukać. No stąd też to biuro matrymonialne i tam przychodzimy, żeby po prostu sprostać tym swoim wymaganiom, że jednak chciałybyśmy jeszcze na te swoje lata znaleźć mężczyznę. Życia! O. Szukam męża wykształconego, kulturalnego, takiego, który mnie zabierze na bal, do teatru i takiego, za którego nie będę musiała się wstydzić. Takiego, z którym mogę porozmawiać o poezji i poczytać poezję. Biuro matrymonialne i szukanie męża. A dlaczego taki pomysł się zrodził? Ponieważ nasze kluby senioralne troszeczkę tak przypominają biuro matrymonialne, bo młodzi teraz nie wiedzą, co to jest. Teraz jest portal, wchodzi w internet i ma. A do klubów przychodzą ludzie właśnie w naszym wieku, czyli w senioralnym. A ciężko być samemu, nikt nie lubi być sam. Teraz, że popijamy sobie tam kawkę, herbatkę i różne rzeczy, przy okazji poznajemy nowe koleżanki, nowych kolegów, nawet związki się zawiązały u nas, narzeczeńskie, dwa małżeńskie, także że w naszym klubie macierzystym, znaczy się w Koronie, i jest super, także dlatego takie biuro matrymonialne. A jakiego męża szukają bohaterki przedstawienia? No pewnie, że bogaty. No tak. A coś poza tym? Wykształcenie? Wiek? Coś pan, jak jest bogaty, to znaczy, że jest mądry, wykształcony, bo inaczej byłby biedny. Oczywiście, no ma być bogaty. Przystojny. Wysoki, prawda? No właśnie. I żeby był wszystko elegancki zawsze. Jeżeli się ktoś zgłosi, słyszy pan, jak się ktoś zgłosi, to proszę natychmiast do mnie zadzwonić. Słyszy pan? Ale proszę uciąć. Najpierw wprowadzę pani dane, a potem zobaczymy. Do tego klubu ja należę osobiście szósty rok i trzy lata temu w mojej głowie taka się zrodziła myśl, że może coś zrobić, bo pracowałam całe życie, a teraz na emeryturze jest dużo czasu i nawet nie wiedziałam, że takie pokłady w sobie odkryłam, że coś mogę reżyserować, chociaż jestem z zawodu zupełnie kim innym. I zebrałam taką grupkę, ponieważ znałam te koleżanki i wiedziałam, która może przedstawić i z sobą reprezentować. I dostałam od kolegi scenariusz, troszeczkę przerobiłam, ten pierwszy, mówię o pierwszym scenariuszu. I ciężko szło, ale po prawie roku ciężkich prób wyszło nam.
To trwało krócej, bo biuro matrymonialne, bo 7 miesięcy z przerwą wakacyjną. I widzę, że nabieramy takiego już takiej swobody w graniu. I jest, celnie trafiłam w osoby, które wybrałam i jestem zadowolona. A przede wszystkim dlatego, że seniorzy tego potrzebują. Tak jak my potrzebujemy ruchu, żeby nie siedzieć na emeryturze, tak seniorzy jeździmy po klubach, bawimy po prostu w Poznaniu na ratajach, na Górczynie byliśmy też, także że jeszcze mamy inne zaproszenia. Człowiek się czuje taki podbudowany, że po prostu jeszcze go stać na coś większego, o, jeśli można tak powiedzieć, nie? No, także jest wszystko, myślę, że podobało się, aplauz był, no a dla nas to największa taka radość. Przyślę jeszcze mi pani mailem swoje zdjęcie i wtedy zobaczymy. Dobrze, zaczekam, ale jak się ktoś zgłosi, to proszę natychmiast do mnie zadzwonić. No to cześć. Jeszcze będę szukała kluby, te, w których nie graliśmy. Aktualnie w tej chwili troszeczkę chcemy odpocząć, ale mamy już zaproszenia na jesień, tam gdzie nie graliśmy, między innymi w Słoneczku, bo nie graliśmy tej sztuki Kandydatki na żonę. Kolejne spektakle Grupa Teatralna Hops Kanapy zagra dopiero jesienią. W mailu napisała pani, że ma 40 lat. No przecież mówię. Po 30 to samo co przed 40.